do czasów studiów miałem swoich dwóch największych do tej pory mam dwóch swoich największych sponsorów. Jest to właśnie sponsor mama i tata. <głos> <głos> Więc w liceum byli dla mnie bardzo hojni. No i to oni najwięcej właśnie wtedy najwięcej wtedy mi pomagali. Stypendia oczywiście były, tylko stypendia w liceum na poziomie 300 zł z, ze szkoły czy jakieś 500 zł z miasta, to są fajne pieniądze, ale jako kieszonkowe. Partnerem tego odcinka 42195FM, podcasty o bieganiu jest Niepodległa Piątka, impreza w randze Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn na 5 km, organizowana na PG Narodowym, która wystartuje po raz kolejny już 6 listopada. Na ostatnie chwile zapisów oraz po więcej informacji, zajrzyj na niepodległa5.pl. A jeśli nie możesz biec, to koniecznie wpadnij, pokibicować wraz z nami. Wydarzenie transmitowane jest na YouTube i mediach społecznościowych. Niepodległa piątka. Zapraszamy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku 42.195 FM, podcasty o bieganiu. Jak wiecie, nie publikujemy w konkretne dni, nie mam premier w konkretny dzień tygodnia, więc od razu na początku zaznaczę, że jeżeli chcielibyście nadążać za wszystkimi odcinkami i żadnego nie przegapić, to już dziś wchodźcie na 4295.fm stronę internetową, tam możecie zapisać się do newslettera. Dzięki temu na pewno nie przegapicie dnia, w którym nowy odcinek wchodzi. Na dzisiaj zapraszam Was na rozmowę o bieganiu jako pomyśle na życie o realiach wyczynowego biegania w Polsce. Tak bym chciał, żebyśmy trochę tą rozmowę ukierunkowali, bo patrząc na to, Nasze bieganie przez pryzmat pracy, jeżeli dla kogoś to jest zawodem, no to ja bym nie bał się takiego sformułowania, że to jest trochę taki romantyzm, jeżeli chodzi o, o podejście. Niezwykle rzadko po prostu się to klei, dlatego ja mam po prostu ogromny szacunek do wszystkich osób, które szukają swojej szansy w wyczynowym bieganiu, w uprawianiu tego sportu. Ryzyko jest tutaj po prostu ogromne, poświęcenie pewnie musi być jeszcze większe, żeby coś z tego mieć, a właśnie te przychody przychodzą tak naprawdę bardzo późno, są chimeryczne, a często po prostu nie ma ich wcale. Moim zdaniem, jak popatrzeć na to zimną kalkulacją, to da się to wyjaśnić tylko miłością do tego sportu, i za to właśnie podziw, wszystkim osobom, które takie mają podejście się należy. Postanowiłem dziś wspólnie z Wami dowiedzieć się nieco, jak to wygląda od kuchni, jak to wygląda w praktyce, skąd młody sportowiec otrzymuje wsparcie, gdzie system być może wymaga trochę naprawy. Zdając sobie sprawę z tego, że to będzie taka wizja mocno subiektywna, ale uważam, że być może dzisiejsza rozmowa rzuci jakieś światło na ogólną sytuację i pozwoli każdemu z nas wyciągnąć indywidualnie z niej wnioski, a moim i Waszym gościem będzie Szymon Żywko, czyli 20. Trzylatek, który no, reprezentował Polskę na młodzieżowych imprezach międzynarodowych, zdobywał medale Mistrzostw Polski, a aktualnie został trochę wypluty przez system, bo właśnie przestał być szkolony centralnie w kadrze narodowej. Cześć Szymon. Cześć Wam. Niezły wstęp. Co, co ty na to? Czujesz się wypluty przez system? Może nie jestem zadowolony z tego obrotu sytuacji? Chociaż... Już wiemy, że jest dyplomatą. <laughs> chociaż zdawałem sobie sprawę już w trakcie sezonu, że jeżeli coś się nagle nie stanie, to taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. No i właśnie kilka dni temu dostałem już no, tylko formalne potwierdzenie, że w tym sezonie licz na siebie. Jak to wygląda takie formalne potwierdzenie? Dzwoni trener do twojego trenera, czy trener blokowy dzwoni bezpośrednio do Ciebie, czy może po prostu list polecony w skrzynce się znajduje? Z tego co ja zdaję sobie sprawę, <gry> gdzieś w połowie tego miesiąca było spotkanie w Polskim Związku Leki Atletyki i tam trenerzy omawiają sytuację na następny rok, kto będzie szkolony, kto nie. No i jakieś ich najnowsze wiadomości, no i wtedy właśnie są podejmowane takie decyzje. To zostaje, kto przychodzi? No, to niestety odchodzi. Zabrzmiało to, jakby to było takie uznaniowe, że sobie siadają trenerzy i sobie mówią, a ja jestem ciekawy, czy ty od strony zawodnika znasz na przykład takie kryteria, że nie wiem, są jakieś tabele rocznikowe, gdzie nie wiem, musisz realizować jakieś tam konkretne założenia rozwoju sportowego, żeby w tym szkoleniu się utrzymać, i ty na przykład wiedziałeś już, że w tym roku nie masz na to szans że taki los cię spotka? Patrzyłem na stronie właśnie Polskiego Związku Leki Atletyki i to co byłem w stanie ja znaleźć, to były tabele gdzieś z 2020 roku. Ręki nie dam sobie uciąć, ale mogę powiedzieć, że na pewno są już nieaktualne, że nie jest to data na ten rok więc oficjalnie jakieś zasady są jest to tam kryterium wynikowe dla każdego dystansu, dla danego wieku ale także jest oczywisty podpis, że końcową decyzję także podejmuje sztab trenerski czy zarząd, więc Czyli oficjalnie klasycznie, są, klasycznie. są zasady, ale zasady są bardzo luźne. No tak no to, to tak dosyć klasycznie dosyć dużo jest faktycznie takich mocno uznaniowych kwestii, jeżeli chodzi o czy minima kwalifikacje na imprezy i, i faktycznie dosyć często ten temat nam gdzieś tutaj Wraca, ale nie chcę się za mocno bawić w politykę. Natomiast jestem ciekawy, czy tak po ludzku czujesz się taką decyzją trochę pokrzywdzony? Oczywiście, <grymne> w głębi serca, wiadomo, to byłoby dla mnie ułatwienie być szkolonym przez, mówmy już szybko, Pezla, ale nie czujesz się do końca taki poszkodowany tym. Zdajesz sobie sprawę, że ten regulamin jest, jaki jest, ale. Moim zdaniem założenie jego też jest dobre, bo czasami warto jest dać szansę osobom, które może nie mają na papierze wyniku, ale mają bardzo duże aspiracje, bo wiele takich sytuacji, kiedy jechały osoby praktycznie bez minimów albo ledwie co, które je zdobywały, a wyjeżdżały z danych imprez z medalami, więc zdaję sobie sprawę, że też nie ma co być takimi aptekarzami i napisać ścisłe reguły, bardzo dokładne, tylko one też muszą takie być lekko do nagięcia. Więc koniec końców, ja nie czuję się poszkodowany, zdaję sobie sprawę, że, że może progres nie był zbyt duży i inni tręży nie byli w stanie zobaczyć we mnie potencjału. Co nie zmienia faktu, że ja ten potencjał w sobie widzę. No właśnie, twoja życiowa na półtoraka, czyli na taki koronny dla ciebie. Dystans chyba pochodzi z tego, o ile się nie mylę, z 2020 roku. Tak? Tak, tak. Moja życiówka pochodzi właśnie z 2020 roku. Czyli miałeś wtedy 21 lat. To co się stało, że przez te dwa lata od tego czasu, przez te dwa sezony, nie udało ci się jej tam chociaż jeszcze trochę urwać? Zawsze było coś. W 2020 <laughs> tą życiówkę już nabiegałem późno, już prawie że końcówką sezonu. W 2021 na początku gdzieś w marcu biję się z covid i była wielka walka o zrobienia minimum na właśnie na mistrzostwa Europy, co się udało. Forma była fajna, wszystko, wszystko szło w bardzo dobrym kierunku, ale koniec końców coś zaczęło boleć, a coś małego co zaczęło boleć, okazało się złamaniem zmęczeniowym, z którym wystartowałem na mistrzostwach Europy. No ale wystartowałem i ukończyłem więc dla mnie to był wielki sukces. A w tym roku pierwszy raz byłem w Kenii. No i także mieć dwóch trenerów to bywa <noise> różnie, do czego pewnie później jeszcze nawiążemy. Na ja tutaj nie chcę na nikogo zrzucać winę, ale po prostu czasami coś nie wychodzi. Dochodzą jakieś małe infekcje, biegi były, ale nie zawsze wszystko szło po, po mojej myśli, więc koniec końców no, w tym roku jakoś tak bardzo nie wyszło. No, ja uważam, że wiesz co, ten czynnik, o którym mówisz, wyjazd do Kenii, ta hipoksja, to jest w ogóle jeszcze dodatkowy taki e, faktycznie... Czynnik ryzyka, o tak bym to nazwał, bo to jest taka broń obosieczna. A tak jak rozmawiam sobie z wami, z zawodnikami z różnego poziomu biegaczami, tak widzę, że tych standardów w ogóle, jeżeli chodzi o protokół, taki stosowania na tych wyjazdach i tego, jak tam tak naprawdę się zachowujecie wyjeżdżając, no jest bardzo dużo i, i czasami się zastanawiam też po prostu, czy krótko mówiąc, leci z nami pilot, tak, czy są jakieś w ogóle wytyczne co do tego, wiem, że to jest indywidualne dla zawodnika, bo to jest na pewno bodziec treningowy. Natomiast chciałbym jeszcze do tego tematu też później z tobą wrócić. Jeszcze kończąc wątek tego twojego szkolenia, zastanawiam się, czy ty patrząc tak obiektywnie teraz na swoje wyniki, w kontekście tego, co powiedziałeś, uważasz, że masz jeszcze szansę na taką dużą karierę, przez duże D biegową? Jakie masz aspiracje? Na pewno każdy sportowiec w środku bije się z myślami, czy to będzie coś wielkiego, czy, czy pora może już kończyć. Ale zawsze człowiek daje ten rok więcej, rok więcej. I ja uważam, że mam możliwości, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy muszą mieć wyniki natychmiast już. Może ja ze swojej perspektywy myślę, że już jestem już stary i już kolejny rok seniora, ale widzę, czy rozmawiając z innymi ludźmi starszymi ode mnie, zdaję sobie sprawę, że ja dopiero wkraczam w najlepsze lata mojego biegania, najlepszej mojej wydolności, więc zdaję sobie sprawę, że mogę jeszcze bardzo dobrze pobiegać. No z jednej strony tak, trudno się z tobą nie zgodzić, ale z drugiej strony pamiętaj, że jesteś już na przykład starszy od Jakoba Ingebrigstena, prawda? <gry> no niestety, ja w laboratorium nie zostałem wychowany. Z tego co ja widzę i się orientuję, Jakob to jest po prostu dziecko stworzone do tego, to jest eksperyment, na który wyszedł. Przypomnijmy tym, którzy tak nie śledzą dokładnie, Jakob Ingebrigtsen z życiówką 3,28 bodajże z, z haczykiem, więc to jest niesamowicie szybkie bieganie, rocznik dwutysięczny. No ale wiadomo, on jest tylko jeden, to oczywiście było tak z przymrużeniem oka to porównanie. Natomiast jestem ciekawy, gdzie w takim razie widzisz jeszcze takie rezerwy, jeżeli chodzi o twój rozwój, które pozwoliłyby, nie wiem, decydentom, którzy wrzucają do tego koszyczka szkolenie centralne tych zawodników. Zastanowić się jeszcze raz i powiedzieć, no tego Szymona to jednak chyba warto przełożyć do drugiej kieszeni. Niestety trenerem nie jestem, więc nie będę opowiadał o jakichś cudownych treningach czy zmianach różnych bodźców, które sprawią, że nagle będę biegał nie wiadomo jak szybciej. No ale może czegoś jeszcze nie próbowałeś, I tak? I... jeszcze nie próbowałem nie próbowałem tego, czego nie robiłem już od wielu lat, czyli współpracy z jednym trenerem na hmm. wszystkich obozach, i być na planie jednego trenera, i ja w tym widzę potencjał na następny rok. Oraz w zmianie dystansu. <laughs> Może nie do końca zmianie, bo wreszcie zacznę trenować pod półtora oraz piątkę już na pełny etat. W tym roku już miałem chęć startować tą piątkę, tylko no nie było sytuacji i nie było miejsc, gdzie będzie można powiedzieć, ma piątkę. Czyli rozumiem, że to, że wygrałeś praską piątkę, nie spowodowało, że już zaczynasz myśleć o transformacji na ulicę, tylko jednak bardziej na razie te bieżniowe dystanse w dalszym ciągu się kręcą? Oczywiście, ulicę chciałbym, wiadomo, jeszcze kilka razy próbować i biegać tam, bo wiadomo, atmosfera to jest. To jest czegoś, czego na, nie, na bieżni nie spotkam, spotkamy albo bardzo rzadko. A i biegi uliczne też rządzą się swoimi prawami. Bieżnia też jest, ktoś by mógł powiedzieć, bardziej elitarna, ale mi się podoba o, o, obydwa środowiska i chciałbym zawitać tutaj i tutaj. Jakby była możliwość biegać bardzo szybko na ulicy, z chęcią bym z tego skorzystał. To powiedz, co przemawia w takim razie za tą bieżnią, bo zastanawiam się, co rozpala właśnie wyobraźnię takich młodych ludzi jak ty, kiedy. No widzimy, jaka jest popularność tego w Polsce. Nie mam takiego dużego porównania, bo nie byłem na wielu zagranicznych mitingach. Może ty mi coś powiesz na ten temat, bo startowałeś w kilku takich. Ale wszędzie to tak wygląda jak w Polsce, no bo w Polsce powiedzmy sobie jest biednie, jeżeli chodzi o zainteresowanie lekkoatletyką. Na Mistrzostwach polskich zazwyczaj na trybunach jest mniej osób niż na, nie wiem, podrzędnym meczu piłki nożnej, jakiś tam, może nie podrzędnym, bez przesady, ale, ale jakimś tam na pewno nie najwyższy szczebel. Ostatnio mieliśmy taki bardzo transparentny przykład w tym roku, no bo Diamentowa Liga zawitała do Polski na Stadion Śląski. Teoretycznie no, lepszego wydarzenia, jeżeli chodzi o lekkoatletykę, nie można sobie wyobrazić. Na Stadionie Śląskim były darmowe bilety. Przywożono tych ludzi na trybuny. Zrobiono naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie medialne zamieszanie, żeby to zainteresowanie wzbudzić, a mimo to nawet na takim wydarzeniu nie było pełnego stadionu. Co jest takie no, trochę dla nas pewnie osób tutaj siedzących w środowisku e, przykre, więc e, co ciebie kręci w bieżni mimo to? To jest ciekawe pytanie. Na bieżni jestem, ponieważ trenuję w sumie u trenera lekkiej atletyki. Cała grupa jest, jest właśnie trenuje zawody, które się odbywałem na bieżni. No, ciężkie jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Zastanawiam się, czy po prostu masz taką szerszą perspektywę. No, bo liznąłeś na przykład teraz, kiedy się ostatnio spotkaliśmy na żywo przed tym spotkaniem, czyli właśnie na praskiej piątce biegu ulicznego, gdzie widziałeś, chociaż nie był to aż tak spektakularny, jeżeli chodzi o doping, bieg. Natomiast no, już było trochę tych osób, było, była fajna oprawa, zgarnąłeś jakąś nagrodę na pewno, może nawet finansową. Nie wnikajmy w to, ale być może coś tam fajnego wpadło i trochę splendoru. No i kurczę, no to musi być silna pokusa dla kogoś na Twoim poziomie sportowym, zwłaszcza takiego, który właśnie na przykład dostał informację, że, że szkolenie centralne nie jest nim chwilowo zainteresowane, żeby pójść taką drogą na skróty, wskoczyć na tę ulicę i stać się takim, wiesz, lokal hero, no bo, no bo tutaj na pewno fajerwerki by były, nie? Oj, na pewno by były, ponieważ e, zdaję sobie sprawę, jak wygląda sytuacja na polskim podwórku. Co, właśnie jeszcze wracając, co mnie trzyma na tej wieżni się wiele historii ludzi, którzy może nie byli mistrzami, ale właśnie w pewnym momencie sytuacja finansowa ich zmusiła do właśnie do bardziej biegania typowo pod pieniądze i najprostszy sposób to po prostu ruszyć na ulicę i wygrywać te biegi średniej klasy czy jakieś podwórkowe o Puchar Burmistrza czy innego prezesa banku, gdzie zawsze można zgarnąć kilka stówek, a nawet w porywach tysiąc, czy, czy już mówię o jakichś innych kwotach. Ale ci ludzie zawsze mi przestrzegali, że to jest krótka droga na chwilę, to są fajne pieniądze, no ale z tego kariery nie będziesz miał i warto trzymać się na bieżni, ponieważ tam możesz łatwiej osiągnąć duże wyniki, a co do samych samej oprawy zawodów na bieżni, to warto zaznaczyć, że ja mam perspektywę osoby, która jeździ na średniej wielkości meetingi, więc to nie są diamentowe, ale to są zawody typu gold czy silver i widzę jak za granicą one są może nie są wiadomo robione lepiej z punktu organizacyjnego, bo to potrafimy gonić, ale jest inna kultura co do sportu. Bardzo ciekawym W jakich e... krajach jakie kraje masz na myśli na przykład? Bardziej żeby już tak lekko ogólnie, to kraje za, 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 za zachodu Europy. Mhm. Fajnym przykładem był bieg, były zawody The Night of Tenke, i PB's w Londynie. Były to zawody, w których, e, tak jak nazwa mówi, noc Prowadziłeś na tak, pierwsze 3 kilometry, Pierwsze tam. trzy kilometry w trakcie jej. Na... tam wygrał, tak? E, tak, Kripa tam wygrał. Biegu na 10 kilometrów. Tam były tylko, tylko właśnie dystanse 10 kilometrów. Łącznie było może 7-8 serii e, męsko-damskich. Ale takie atmosfery, jak na bieżni, jak tam, to ja w życiu nie widziałem. Pełny stadion ludzi oprawa graficzna jedzenie picie to czego u nas bardzo rzadko można zobaczyć czy nawet kilka lat temu byłem na zawodach w Belgii malutkie zawody podwórkowe stadion wielkości naszego może AWF-u w Warszawie a dookoła ludzie i także była oprawa muzyczna było zapewnione atrakcje dla dzieci a do czego dążę? Że te zawody to nie jest tylko święto sportu, ale to jest święto rodzinne. To, że przychodzimy z dziećmi, te dzieci widzą po takich imprezach, że tam się dobrze bawiły. Oni tam nie przyszli oglądać ludzi biegających dookoła bieżni, bo to są tylko małe dzieci. Ale zdałem sobie sprawę, że wtedy tutaj byli z rodzicami, tutaj fajnie się bawili i od razu ta bieżnia się im lepiej kojarzy. I jeszcze tak podsumowując właśnie chodzi o tą pracę podstaw, że tu nie chodzi też o, o promocję, która jest wiadomo bardzo ważna, bo da się ściągnąć ludzi na jeden meeting, ale żeby nie trzeba było tych ludzi ściągać, tylko żeby ci ludzie sami przychodzili i o to właśnie mi chodzi, że tutaj trzeba naprawdę dużo pracować, dużo trzeba pieniędzy pchać właśnie w promocję i to każdy po kolei imprezy, żeby, żeby stworzyć kulturę sportu. Powiedziałeś, że trzeba pchać dużo pieniędzy, ja oczywiście się z tym zgodzę, ale jeszcze przydałoby się czasami trochę pomysłów, bo ja mam wrażenie, że nawet porównując do biegów ulicznych, takich biegów komercyjnych, no to te imprezy rangi Mistrzostw Polski, na przykład bieżniowe, no to często mają też taki marketing powiedzmy sprzed 20 lat, który się ogranicza do tego, że ktoś Wydrukuje baner i plakat, wrzuci to w sieć, tak i napisze: Zapraszamy na, na mistrzostwa i. I jakby no nie jest to coś, co do końca przystaje do dzisiejszych czasów, bo pamiętajmy, że my nie konkurujemy tylko z innymi imprezami sportowymi przy takim przekazie marketingowym, tylko po prostu musimy wzbudzić zainteresowanie i konkurować z kinem, teatrem, szkołą, galerią handlową i różnymi tam innymi rzeczami. I naprawdę czasami fajnie by było się trochę bardziej wysilić, żeby przyciągnąć kogoś, kto po prostu nie był nigdy na tym stadionie, bo ci, co mają być, to i tak przyjdą. Oczywiście zgodzę się, tylko że same mistrzostwa polskie nie są zbyt moim zdaniem dobrym startem, żeby zaczynać do promocji. A te właśnie mniejsze zawody, może nie mniejsze, a nie mistrzostwo, bo na mistrzostwach koniec końców musimy zrobić wszystkie konkurencje praktycznie od początku do końca, więc te zawody siłą rzeczy będą długie. A właśnie mam na myśli, żeby zawody nie były bardzo długie. One nie mogą trwać po 5-6 godzin, ponieważ nikt normalny nie przyjdzie na 5-6 godzin, bo to trzeba mieć praktycznie cały dzień wolny. Od pracy, a przypominam, że przecież tacy ludzie przychodzą na, na bieżnie kibicować, a nie, nie chcemy tylko ściągnąć kolejnych trenerów i kolejnych przyjaciół, zawodników. Więc zawody moje zdaniem, powinny być krótkie i powinny być bardzo ekscytujące. My, my musimy nie tylko konkurować z Instagram, z, z mediami czy z teatrami, tylko właśnie musimy konkurować z Instagramem, TikTokiem, gdzie emocje są na, na przesunięcie palca. One są bardzo szybkie i bardzo mocne. Więc ja uważam, że to, to powinno być show. I właśnie jak już mówimy o tym, żeby pieniądze były dobrze inwestowane, to nie tylko właśnie to wydrukować, ale na przykład ściągnąć osobę, e, która poprowadzi widza jak za rękę i powie, co się teraz dzieje na bieżni, ale zrobi to w bardzo interesujący sposób. A nie tylko powie, że to jest Szymon Żywko, biega na yy, 3,41 przepraszam, nie, on biega 3,42 yy, i koniec końców myli imię, nazwisko, myli wyniki i no i bywa to różnie. No pewnie te pomyłki też wynikają trochę z tego, że przy takim, tak jak mówisz, długim meetingu, gdzie tych konkurencji jest dużo, to naprawdę trudne jest o specjalistę, który się na każdej konkurencji zna. A patrząc na to, że w biegach eliminacyjnych często startuje dużo zawodników, no takich anonimowych dla przeciętnego kibica, no to faktycznie jest nie lada sztuka. I nieraz rozmawiałem z kolegami, którzy teoretycznie uchodzą za znających się na sporcie, na lekkiej atletyce lub po prostu wywodzą się z lekkiej atletyki, a gdy przyszło im pokomentować gdzieś tam, to okazało się, że to Faktycznie nie, nie jest tak łatwo i hmm, zmienili ale... zdanie co do krytyki tych wszystkich A, komentatorów. Oczywiście, nie? też nie chcę, żeby to wybrzmiało, że ja krytykuję w tym momencie e, właśnie komentatorów, tylko mi komentuje e, styl. Tego, jak to się dzieje. Bo zdaję sobie sprawę, że siedząc za mikrofonem e, z ka masą kartek i oglądając e, 300-400 zawodników, to człowiek się będzie mylić coś siłą rzeczy. Ale mi chodzi o to, żeby to nie był czysty komentarz techniczny, tylko żeby to było zrobione show. Bo e, ludzie nie do końca znają wszystkie zasady e, panujące na bieżni, nie znają zasad e, danej dyscypliny. To nie jest piłka nożna, którą e, połowa Polaków noc o północy stanie, e, powiedzie wszystkie zasady i wie, co się dzieje. Ja nie A do końca. To, końca jest, to... jest ciężko. Ja nie do końca się z Tobą z tym zgodzę, no bo kurde, prostszych zasad niż w lekkiej atletyce to już naprawdę jest ciężko wymyślić. W piłce nożnej to chociaż trzeba wiedzieć, co to jest spalony, i pewnie nie każdy, już nie, nie, nie wchodząc tu w szczegóły, zna takie meandry, o co w tym chodzi. A w nabieżni tak naprawdę wszystko jest proste. Chodzi o to, kto będzie pierwszy na kresce, nie? I jakby wydaje mi się, że. To nie jest barierą. Barierą jest właśnie to, co ty powiedziałeś bardzo słusznie, że tak naprawdę trzeba wzbudzić emocje, a żeby wzbudzić emocje, to taki kibic musi wiedzieć, kim jest Szymon Żywko, skąd pochodzi, dlaczego ten bieg jest dla niego ważny, a dlaczego może mniej ważny, a nie tylko to właśnie, jaki ma rekord życiowy i jaki kolor koszulki, bo wtedy nie utożsamiamy się z taką osobą i niespecjalnie nas interesuje po prostu to, czy on przebiegnie pierwszy, drugi czy trzeci. Ale już nie wchodząc, nie próbujmy to Zbawiać tak. całego świata, bo, bo będzie nam ciężko, mamy, mamy tylko godzinkę. Ja bym bardziej chciał, słuchaj, prześledzić Twoją karierę i zobaczyć, jak wygląda po prostu uprawianie sportu takiego jak bieganie w Polsce od kuchni. Ty byłeś i jesteś jakby nie patrzeć zdolnym zawodnikiem w kategorii juniora czy młodzieżowca. Wywalczyłeś sporo krążków na arenie tutaj krajowej, no i masz też epizody w zawodach właśnie rangi międzynarodowej, tak jak mówiłeś. Więc pogadajmy o tym, ale na początek, tak jakbyś mógł powiedzieć tym osobom, które, które Cię nie znają, jak wyglądał w ogóle Twój pierwszy kontakt ze sportem, skąd pochodzisz i jak wkręciłeś się w bieganie. Historia może nie jest zbyt oryginalna, historia jak wielu. Eee... Lekko atletyczne czwartki zgaduję. <laughs> a, a akurat to, to nie, ale pochodzę ze wsi. Zawsze e, bardzo dużo czasu spędzałem na, na zewnątrz. Jadłem ogromne ilości jedzenia, mimo to wyglądałem w ten sposób, że ludzie mówili moim rodzicom, że może pora coś zrobić, bo zbyt dużo żeber widać. Po prostu byłem dzieciakiem, który spędzał bardzo dużo czasu na zewnątrz, uprawiając wszelakie sporty. Sporty to mu dużo powiedziane, ale sama aktywność fizyczna. No, co doprowadziło do tego, że w szkole po prostu dużo jeździłem na zawody sportowe, no bo bofista zawsze widział, że mam masę energii, więc zawsze mnie brali na wszelkiego rodzaju zawody. Później też te zawody były troszkę rodzajem buntu, żeby nie iść do szkoły. W liceum też stwierdziłem, a pójdę na zawody, zobaczymy jak to będzie. No i tam już zostałem zauważony przez swojego trenera, no i w ten sposób trafiłem do lekkiej, i tak już sobie od. 15, 16 roku życia w tym środowisku jestem. Czyli dosyć późno, w sumie tak naprawdę, nie? Dość późno, chociaż znam osoby, które jeszcze późno zaczynały. Ale doszły mnie w ogóle takie słuchy, bo ty, tak mówimy o tym, że ta telekatletyka taka mało popularna, ale ty chyba w swojej miejscowości uchodzisz trochę za taką lokalną gwiazdę. Jak to się, ob, jak to się objawia? Powiedz. Eee, no, to są dla mnie trochę takie czasami może nie żenujące, ale jednocześnie przyjemne, ale troszkę takie dziwne sytuacje. Powiedzmy, robię zakupy jakieś właśnie u siebie na wsi i o, sześć Szymon, ty jesteś z gwiazda, czy, to, czy właśnie rozmowy w tego rodzaju. No, są dość e, dwuznaczne jak dla mnie w środku, no, <noise> więc u siebie na wsi rzeczywiście jestem rozpoznawalną osobą. No nie da się nie być, będąc, w, będąc co chwilę w jakichś lokalnych wiadomościach, w gminie, w której jest kilka tysięcy ludzi łącznie. Ale nie wykorzystałeś tej lokalnej sławy, żeby znaleźć sobie dziewczynę i znalazłeś na Tinderze ostatecznie, tak? <grystanie> no tak to wyszło. Żyjemy w takim świecie, gdzie, gdzie mamy mało czasu, dużo pracujemy, dużo spędzamy czasu na, na wszelakich różnych rzeczach, nie tylko na, na odpoczywaniu. Już nie chodzimy do bibliotek, nie jeździmy dużo autobusami. A w szczególności sportowcy, którzy spędzają, nie wiem, w moim przypadku 150-200 dni poza, poza swoim miejscem zamieszkania, gdzie to, to nie jest tak, że 200 dni jestem, a później przez 150 jestem, tylko że nie mam je prawie co chwilę, więc budowanie jakiejkolwiek relacji takiej no, poważniejszej jest wielkim wyzwaniem dla sportowców czy właśnie dla ludzi pracujących w podobny sposób. No i Tinder był dla mnie uratowaniem. Czyli dziewczyna się cieszy, że z tej kadry wyleciałeś? Tak? W kontekście tego co mówisz. Pewnie w głębi serca byłaby zadowolona, gdyby to sprawiło, że nagle bym mniej wyjeżdżał, chociaż szczerze wątpię, po prostu będę musiał zmienić miejsce finansowania. Mhm. A powiedz właśnie, bo padło tutaj, że współpracujesz od początku z trenerem Mirosławem Barszczem ale że sam tutaj napomknąłeś, że brakuje ci jednolitej myśli szkoleniowej, brakuje ci jakby jednej osoby, która trzyma na tym stempel. No to powiedz, co miałeś na myśli? Jak to jest, że masz trenera, a nie masz jednego trenera? Szkolenie Polskiego Związku Le Atletyki na papierze wygląda bardzo świetnie ponieważ byliśmy przydzielani do trenerów, którzy są na kadrze i do jednolitych grup, może nie jednolitych, ale do grup podobnych, gdzie każdy był mniej więcej podobny, że to były podobne dystanse właśnie typu półtorak do piątki maksymalnie. Czy są oddzielnie sprinterzy, oddzielnie wytrzymałościowce, żeby to tak lekko rozróżnić? No i na papierze brzmi to świetnie, no bo ludzie przyjeżdżający od swoich trenerów, którzy, których tam nie ma, będą mogli trenować z kimś, będą trenować w grupie. No ale I... twój trener tam jest. Ale właśnie mój trener tam jest. I też, no... też jest trenerem kadrowym, tak. tak. Jak to możliwe, że tak. Mój na trener ma... trenujesz u kogoś innego. Mój trener ma grupę damską, prowadzi 800 dziewczyny. Tam plus minus w wieku juniorskim, młodzieżowskim. No więc zawsze była mowa, że no, ale przecież tutaj masz zawsze grupę, właśnie półtoraków, ludzi od 3000 metrów, więc zawsze będziesz miał z kim trenować. No ale niestety rzeczywistość zweryfikowała, i grupa albo była zbyt mała, i ciężko było połączyć jakiekolwiek treningi, albo to było kosztem na przykład mojej osoby, albo innej. Więc koniec końców wyglądało to tak, że mniej więcej każdy z nas i tak na koniec dnia trenował sam. No to powiedz w takim razie trochę o tym, czym się ten Twój trening i myśl szkoleniowa trenera Barsza, no bo rozumiem, że on mimo wszystko z trenerką dziubińską na obozach kadrowych jakoś pewnie się konsultuje i to nie jest tak, że. Że oni ze sobą nie rozmawiają, no chyba że tak jest, to mnie, to mnie popraw. Czym się ten trening charakteryzuje? Gdybyś miał tak w kilku zdaniach powiedzieć, jakie bodźce na przykład na ciebie dobrze działają i jaka jest wasza koncepcja, tak, co odróżnia na przykład od takiej klasycznej, tej, którą wszystkim się podaje. O, to jest pytanie, na które. Zbyt bardzo nie chcę odpowiadać, bo zdaję sobie sprawę, że ja się niczym kompetentny, żeby e, odpowiadać, chociaż na właśnie na bazie rozmów, czy z moim trenerem, czy e, z trenerką kadrową, byłam, czy, czy już <śpuszczak> aktualną, nie wiem jak to teraz nazywać, ale widzę, że są jakieś takie różne, e, może małe, e, specyficzne różnice. E, które może się nie zawsze łączą, e, no ale już tak kończąc. Między e, ich szkołami, tak, między myśleć. ich szkołami i treningu, ale koniec końców e, uważam, że no nie da się za e, dwie rzeczy jednocześnie robić, a, e, właśnie a... dwie szkoły prowadzić. No ale ja też, tak jak mówię, nie jestem trenerem. No ale I... możesz powiedzieć, jakie, jakie te różnice zauważyłeś. No ja na pewno nie każę ci tutaj, wiesz, jakby wykładać całej metodologii treningu, bo ani nie mamy na to czasu, ani pewnie tacy przeciętni zjadacze chleba jak ja byśmy się w tym za dobrze nie połapali, ale no, są takie jakby podstawowe fundamenty. Są jedni zawodnicy, którzy, nie wiem, nawet na tych dystansach średnich bazują bardziej na wytrzymałości, inni lubią się bardziej przepalić. To ty do której grupy byś się zaliczył? Jeszcze takie główne różnice Jakie zobaczyłem, to że u swojego trenera, mam wrażenie, że ten trening czasami był cięższy, że biegałem dużo więcej na wyższych prędkościach, już bardziej startowych. Bywało tak, że właśnie na kadrze jeszcze powiedzmy w kwietniu nie dotykałem prędkości startowych, co dla mnie było teraz z perspektywy czasu może trochę nieodpowiednie. Ja myślę, że powinienem dużo biegać na takich prędkościach, właśnie w takich odcinkach. A ostatnio właśnie dużo biegałem wolniej, może na krótkich przerwach, ale dużo wolniej i właśnie to nie były te prędkości startowe. To w takim razie wróćmy trochę do tego tematu, bo zboczyliśmy od tej twojej kariery. Powiedziałeś, że zostałeś wyłapany w szkole średniej, że miałeś szeroko pojętą smykałkę do tego. Jak to się dalej rozwinęło? Jakie ty w ogóle miałeś warunki do uprawiania sportu? Czy od razu gdzieś tam wyjechałeś, gdzieś, gdzie nie wiem, była fajna bieżnia w okolicy, czy, czy na początku trenowałeś tam w miejscowości, z której pochodzisz? Ja pochodzę właśnie z małej miejscowości, ale do liceum chodziłem do Starowej Woli i tam mieliśmy. Ja uważam, że bardzo dobre warunki. Wiadomo, zawsze można by narzekać, że a to siłownia za mała, a to coś. Ale z perspektywy czasu uważam, że tam są bardzo fajne tereny do biegania, jest bieżnia. Może troszkę najniewieje, ale no, też człowieka hartuje, oczywiście. No mam bardzo, miałem tam bardzo dobrego trenera pod ręką, który był codziennie, więc zawsze miałem no już profesjonalistę od samego początku. Nie musiałem zmieniać trenera, żeby, żeby po prostu być u kogoś z większym doświadczeniem. No więc nie musiałem jeździć gdzieś na obozy, żeby doznać lepszych miejsc do trenowania. I powiedz, miałeś, jakby będąc młodym, zdolnym, tak jak powiedzieliśmy, dobrze zapowiadającym się sportowcem w Polsce, czy miałeś od razu jakieś takie wsparcie systemowe, na przykład finansowe? Wiesz, ja nie znam szczegółowo realiów tego, jak pomaga się juniorom czy młodzieżowcom systemowo. Jestem ciekaw, kto na przykład finansuje taki trening, sprzęt i tak dalej. Czy to wszystko w Twoim przypadku było? Z domu i wsparcie po prostu, nie wiem, rodziny, rodziców, czy to na przykład klub, czy, czy może są jakieś jeszcze inne drogi do tego, żeby pomóc takim osobom? Do czasu studiów miałem swoich dwóch największych do tej pory mam dwóch swoich największych sponsorów. Jest to właśnie sponsor mama i tata, <śmiech> <śmiech> więc w liceum byli dla mnie bardzo hojni. No i to oni najwięcej, właśnie wtedy, najwięcej wtedy mi pomagali. Stypendia oczywiście były, tylko stypendia w liceum na poziomie 300 zł e, ze szkoły czy jakieś 500 zł z miasta. To są fajne pieniądze, ale jako kieszonkowe. To nie są pieniądze, za które możemy pozwolić sobie na, na trenowanie na wysokim poziomie. I tak to właśnie wyglądało w moim przypadku właśnie u siebie w Stalowej Woli. A jakie są koszty w takim razie takiego przygotowania? Co wchodzi? No bo potoczne rozumowanie jest takie, że bieganie to jest przecież najtańszy sport, jaki można sobie wyobrazić, no bo wystarczy koszulka, spodenki i buty i, i można śmigać. I tak się wydaje, że może te pięć stówek plus trzy stówki, czyli osiem na miesiąc, no to jakoś mogłoby wystarczyć. Co jeszcze jest potrzebne w takim razie, żeby i na co, na co taka większa kasa może iść w tym przypadku? Ja nigdy o tym szczerze tak nie myślałem, ale jak sobie zaczynam podliczać, jakie to by kwoty wychodziły, to czasami się przerażam, bo weźmy chociaż właśnie na przykład buty jeżeli buty potrzebujemy już kupić, takie zwykłe, ja się to mówię, kapcie do biegania, no to mamy koszty rzędu 300-500 zł. Takich butów na rok, no to potrzebujemy, no my się z 4-5 par. Nie, a nie mówię jeszcze o kolcach, tutaj właśnie kolce, dochodzą kolejna para kolców. Jedna by wystarczyła, no ale warto mieć do treningu i na zawodę. I tutaj już jest na koszt 500 czy nawet 1000 zł. Przyjmijmy, że ciuchy typu koszulka z się jakoś zbyt często nie, nie psują, bo do tej pory w szafie mam ciuchy, które mają po 5-6 lat. Hmm. Hmm. A no ale wiadomo, zawsze kilka stówek rocznie na to wychodzi. Sprzęt sprzętem, ale właśnie dochodzą jeszcze odżywki. No, ale jak chcemy już trenować zawodowo, no to już musimy się suplementować, więc to jest kolejna może stówka, dwie, czasami nawet tygodnie, miesięcznie. Nie daj Boże, dochodzi jakaś kontuzja. Jeżeli mamy wsparcie w związku, to jest bardzo fajnie, możemy wszystko leczyć, ale jeżeli byśmy chcieli wszystko prywatnie, no to każdy zdaje sobie sprawę. Zwykłe USG to już jest co najmniej 200 zł. Już nie będę mówił o innych zabiegach, które trzeba by wykonać w, razie, w ramach kontuzji. No ale zanim kontuzja, no to jakaś zapobieganie, no to fizjoterapeuta. Jak mamy z klubu, to się tylko cieszyć, ale właśnie jak z klubu nie mamy, no to już dochodzą kolejne kwoty rzędu poznajomości 70 zł, czy, czy już u profesjonalisty takiego z paragonem, to no już wychodzi nam 150 zł. No więc te kwoty rosną i rosną, a przydałoby się jechać jeszcze na obóz. A obozy, no to, no to jest dniówka aktualnie. no Bardzo różnie. Na jakichś kwaterach może zmieścimy się za stówkę, ale jak już jedziemy do hotelu, no to aktualnie to jest w, w tym roku w Cosach to jest ponad 200 zł. <todgłosy> A takich obozów no, bywa różnie. Z 6-7, nie wiem, na przykład wyjazd do Kenii, który, e, który ja sobie podliczałem, to łącznie wyszedł 11 tysięcy. W tym roku no, będzie drożej. <todgłosy> Wiesz co, jakby siedział tu jakikolwiek inny zawodnik, to pewnie bym nie poprosił o takie podsumowanie, ale nie wierzę, że ty jako programista i analityczny umysł e, nie zrobiłeś takiej tabelki w Excelu z podsumowaniem, ile tam rocznie wychodzi w takim razie. Takiej <taki> tabelki to człowiek nawet nie chce robić. <taki> <taki> okay. No dobra, ale powiedziałeś, że można dostać jakieś wsparcie z klubu. Ty przynależysz do takiego polskiego Galacticos, jeżeli chodzi o kluby lekkoatletyczne, bo chyba tylko dwa takie są mocne i jednym z nich jest właśnie twój AZS UMCS Lublin. Czy będąc w takim klubie młody sportowiec nie musi się już o nic martwić i może skupić tylko na treningu? Ja jestem AZS-owi bardzo wdzięczny, bo trafiłem tam w sumie przez przypadek, a wyszła to jedna z najlepszych moich decyzji sportowych w życiu. I u nas w AZS-ie ja się śmieję, że... Co to znaczy przez przypadek napisali list do kogoś innego <noise> a ty odebrałeś tak, i odpisałeś? Czy o co chodzi? Byłem wtedy na obozie przed mistrzostwami świata, no i szczerze mówiąc nie rozmyślałem, gdzie ja pójdę w w na studia. No ale tren już zapytał, że w sumie już wyniki matury, a ty w sumie myślałeś, gdzie ty na studia pójdziesz? No, no ja tak mówię, że no jeszcze nie. A gdzie by mi teren proponował? No i zaproponował, a to Lublin, a to może tu, tu, tu. No i tak stwierdziłem, a ja w Lublinie tam kogoś znajomego, napisałem SMS-a jednego. No i następnego dnia już dostałem SMS-a od, od Wojtka Gałata, może znane nazwisko. No i się dogadaliśmy. Warunki były bardzo, bardzo moim zdaniem, korzystne, jak dla mnie. No, i w ciągu praktycznie dwóch dni, nie rozmyślając nad innymi opcjami, trafiłem do Lublina. Czyli co od tego momentu, że tak powiem, interes, do którego dopłacałeś, tak jak mówisz, jako jako młody sportowiec na poziomie szkoły średniej, no bo wspomagali cię w zasadzie tylko rodzice, to od momentu podpisania takiego dokumentu, takiej umowy z takim klubem, no to wszystko się zmienia i tak naprawdę zamiast wkładać, to zaczynasz już powoli czerpać korzyści z uprawiania sportu? Jak to wygląda w polskich realiach? W polskich realiach, gdzie zdaję sobie sprawę, że AZS ma jeden z lepszych warunków w Polsce, to dało mi takie możliwości, że gdybym chciał, to mógłbym się utrzymać samemu żyjąc, może nie, żeby ale też, żebym mm, nie musiał oszczędzać na wszystkim. Więc to byłby moment, kiedy mógłbym już dosłownie e, wyjść pod, pod garnuszka rodziców. No ale wiadomo, jak rodzice mogą, to to jeszcze pomagają. I właśnie dzięki temu byłem w stanie przez całe studia żyć na przeciętnym poziomie, móc sobie pozwalać zdrowo jeść, zdrowo się odżywiać, zdrowo żyć przede wszystkim. No i dobrze trenować, nie oszczędzając na sprzęcie. Naprawdę AZTS pomagał, pomaga pomagał, pomaga mi na bardzo wielu płaszczyznach. Mamy wsparcie właśnie. Dietetyka, psychologa, mamy na miejscu fizjoterapeutę, jest bardzo dobra infrastruktura, nie ma czegoś takiego, że stadion jest zamknięty, bo jest mecz, stadion jest otwarty praktycznie cały czas. E, wiadomo, zdarza się, że czasami jest zamknięte, ale mamy na przykład siłownię w kilku miejscach, z której możemy korzystać, e, bardzo blisko do lasów. No bo Lublin to nie Warszawa, to jest dość małe miasto i można szybko, szybko dobiec, dojechać do tego lasu. No moim zdaniem jest tam wszystko. Brzmi to bardzo fajnie, czyli teraz masz profity płynące z współpracy z klubem, studiujesz i musisz do tego dokładać jakoś pracę? Muszę, nie muszę? Właśnie tak jak mówiłem, mógłbym, mógłbym właśnie utrzymać się już tylko na podstawie tych współprac z klubem czy z uczelnią. Ale no jestem już na piątym roku studiów. Zdaję się sprawę, że bieganie może być, może nie być. W każdej chwili mogę doznać jakiejś kontuzji, no i, no i się budzimy się w szarej rzeczywistości, już praktycznie bez dochodów. Może już na kilka miesięcy czy tam do końca roku klub pomoże, no ale później nie będzie wyników i, no i się wszystkie stypendia kończą praktycznie, a jestem na informatyce i stwierdziłem, że chciałbym pracować w zawodzie. Na dodatek jest to zawód, który można wykonywać zdalnie z każdego miejsca. No, i od miesiąca e, mogę powiedzieć, że pracuję. E, no, jak na razie sobie bardzo to sobie cieszę. Pół etatu to nie jest dużo, to jest czas, który człowiek normalnie by poświęcił na studia. E, no i przede wszystkim też jest odskocznia. E, człowiek nie żyje tylko sportem, nie żyje tylko tym jednym światem. E, może to wszystko zbilansować. To co ty tam programujesz? <laughs> tylko po polsku mówię. Właśnie, tylko po polsku. O trudnych <laughs> rzeczach mówić łatwo. To jest zawsze ciężkie zadanie. Zajmuję się obliczeniami w chmurze. Przenosimy aplikacje, które były klasyczne, typu właśnie w internecie, do, do właśnie obliczeń chmurowych. Ma to swoje profity, o których nie będę tutaj jakoś dużo dużo opowiadał. Ekscytująca praca, jednostki. naprawdę dla przeciętnego człowieka ta praca jest bardzo ekscytująca. Przenoszę dane z jednej bazy danych, do drugiej bazy danych. Taki kopciuszek trochę. <śmiech> tak. <laughs> Okej, okay, no dobra, ja nie rozwijam tego tematu, bo kiedyś, jak <laughs> pracowałem w korpo, to raz przez przypadek poszedłem na, na obiad, bo spotkałem w windzie i chyba tam u nas pracowało 11 programistów i usiadłem z nimi przy stole i pamiętam, że to był najnudniejszy obiad mojego życia, bo nie zrozumiałem praktycznie nic z tego. <laughs> A no, <laughs> nawet żarty były, bo, bo wywnioskowałem z kontekstu, ale, ale to, to były trudne dla mnie tematy, więc tutaj też się boję dalej zapuszczać w te chmury. Powiedz w takim razie, co w tym momencie zmieni sytuacja braku szkolenia w kadrze narodowej dla ciebie, jeżeli chodzi o sytuację życiową. Zaczęłeś pracę, tak? To, to... Tak, tak. Moim zdaniem wiele nie zmieni, bo dla mnie to jest po prostu kolejna zmiana. Nie ma co płakać nad tym. Jakieś takie właśnie możliwości przychodzą i odchodzą. Ja uważam, że to wiele nie zmieni. Po prostu jestem już na piątym roku, mam już dużo mniej rzeczy do, do studiowania. Mam już praktycznie napisane tylko pracę, więc zamieniam ten czas, który bym poświęcił na naukę, teraz poświęcę na pracę, więc to będzie wielka zmiana, ale jednocześnie bardzo mała zmiana. To powiedz, ja oczywiście. Nie... Nie pytam o kwoty, bo, bo tutaj no, nie wypadałoby nawet i nie jesteśmy takimi rzeczami zainteresowani, ale ciekawi mnie kwestia, czy biegacz na twoim poziomie w Polsce, czyli taki biegacz, który przywoził już seniorowskie medale powiedzmy z Mistrzostw Polski na wysokim poziomie krajowym, zarabia jakby z czystego biegania potem, poza, poza tym wsparciem, które dostajesz właśnie powiedzmy na treningu, czy udział w mityngach, udział w imprezach jest dla ciebie już otwiera jakąś furtkę też do zarobku? W tym roku się mogę przyznać, że e, byłem w stanie zarobić pierwsze, pierwsze pieniądze na bieżni. No i są to, nie są to duże kwoty, ale zawsze na koniec roku, jak już przyjdzie ten przelew, to jest e, fajny, fajny dodatek. To dopiero na koniec roku płacą? <śledzio> na święta? E, bi biurokracja, że tak powiem. E, zawody w kwietniu, wypłata dopiero powiedzmy gdzieś we wrześniu. Serio? <śledzio> Bywa <Chyba śledzio> różnie. Oczywiście czasami przychodzą to te przelewy szybciej, czasami wolniej. Teraz zastanawiam się, jakie w kwietniu były zawody, teraz. <głosy> <głosy> Ale właśnie, no żeby nie ukrywać, był za ten bieg w Londynie, dopiero dość niedawno byłem rozliczony. No właśnie, jak ty tam trafiłeś w ogóle jako pacer? Kto do ciebie zadzwonił? Kto wypatrzył Szymona żywko z londyńskiego crew, tam organizujący bieg, że taki akurat chłopak tutaj z Lublina mógłby przyjechać i rozprowadzić. Jak praktycznie wszystko w lekkiej na wysokim poziomie, rozgrywa się przez menadżerów. Już zawodnicy przecież nie dzwonią do organizatorów, żeby załatwić sobie bieg. Wiadomo tak, że też się tak zdarza, ale, no ale to już trzeba być trochę znanym. No i ja od kilku lat współpracuję z Januszem Szydłowskim. No i dzięki niemu właśnie dostałem od niego taką propozycję, czy chciałbym tam poprowadzić. Akurat miałem czas, miałem możliwość, więc z chęcią się zgodziłem. Dla mnie to było bardzo fajne doświadczenie. Zobaczyłem, jak to jest, a przy okazji pobiegłem mocną, może mocną, nie mocną, ale fajną treningową piątkę. Rozmawiałem z Adamem Czerwińskim na temat tego, jaki to jest dodatek, no bo to jest wiadomo nasz etatowy pacer na imprezach międzynarodowych. Zresztą nie tylko on, tam Aneta Lemierz i jeszcze były się parę Osób fajnych znalazło, to można jakąś fajną kwotę za coś takiego dostać? Myślę, że Adam nie narzeka na, na, swoje, na, na swoje zarobki. Nie na pytam o Adama, ale o, o ciebie, ale, o ciebie, ale o ciebie. Ja byłem, myślę, że pozytywnie zaskoczony. Więc myślę, że można by, można znaczy by, ta... można py by zarobić. Pytam, pytam w takim sensie, czy na przykład może to być też sposób na życie. Nie? Adam wiadomo jest gdzieś tam bliżej końca kariery niż początku na pewno, on tego nie ukrywa, ale na przykład gdybyś ty teraz chciał zrobić e, jakiś mały skok na kasę i bardziej potraktować to zarobkowo, a tak jak mówisz jesteś sercem bliżej e, w dalszym ciągu bieżni niż ulicy, to może... To byłby dobry sposób na to, żeby, żeby jakoś tam mieć po prostu na ten swój rozwój. Nie? To na pewno byłaby trudna decyzja dla kogoś i to przede wszystkim musiałaby być bardzo świadoma decyzja, bo wtedy się odpuszcza to rywalizowanie, gdzie, gdzie większość ludzi trenujących zawodowo jest zaprogramowana na wygrywanie. A tutaj musimy nagle zmienić swoje priorytety i tutaj zdajemy sobie sprawę, że my tu tylko wykonujemy tą pracę. A moim zdaniem większość biegaczy żyje tym marzeniem, tym marzeniem o byciu mistrzem świata, mistrzem Europy, pojechaniu na igrzyska. A tutaj się troszkę tak, może nie chcę określić tego tak negatywnie, że zmniejszamy swoje cele, ale musimy je zmienić przede wszystkim. A to właśnie fajnie, że to, że to poruszyłeś, bo chciałem Cię też zapytać o to właśnie, o takie podejście. Powiedziałeś, że traci się takiego ducha rywalizacji, który musi być w sportowcu. Ja pamiętam taki cytat chyba po halowych mistrzostwach polskich, gdzie Ty tam fajnie faktycznie wypadłeś, bo i był medal na półtoraka, i był medal na trójkę powiedziałeś gdzieś tam w jednym z wywiadów, że wraz z trenerem Mirosławem Barszem przeanalizowaliśmy taktykę, to się odnosiło chyba tego biegu na 3000 metrów, a psycholog pani Nadia Wydmańska, Wydmańska pomogła ci przygotować się psychicznie do biegu. Co to znaczy, że pomogła ci psychicznie przygotować się do biegu? Jak taki psycholog może przygotować zawodnika na konkretny bieg? Co się wtedy robi? O czym się z nią rozmawiałeś? Trzeba zawodnikę zaprogramować. Okay, ja. Taki mały programistyczny żart, wiadomo, nikogo nie, nie zaśmieje. A, to był żart. <śmian> <śmian> no i oczywiście ja uważam, że praca z psychologią jest bardzo ważna. Nie śmieszną mnie żarty, że tylko najmocniejsi przetrwają, i tutaj nie ma co się bawić, e, ta, takie, takie sytuacje, takie zabawy. I jak to właśnie, jak może psycholog pomóc? Mamy bardzo wiele, e, może bardziej psycholog odpowiedział, ale ja też się postaram. Bardzo wiele takich metod, które pomagają nam przetrwać, pomagają nam właśnie wytrwać ten moment bólu, moment kryzysu. Możemy na przykład stworzyć wizualizację tego biegu. Jak już mamy na przykład doświadczenie, to zdajemy sobie sprawę, że Powiedzmy na 1000 metrów do mety, na, przepraszam, na 500 metrów do mety na biegu na 1500 metrów będzie jakiś zryw jeżeli nie będziemy na to przygotowani, możemy to przespać. Eee, możemy stwierdzić, że jesteśmy już zbyt bardzo zmęczeni. A gdzie często to jest po prostu tylko chwilowa słabość, którą jak i wiemy i wiemy, że ona może wystąpić, to i mamy narzędzia, żeby, żeby z nią walczyć. Mamy także, nie wiem, możemy Czyli Jakie narzędzia? Powtarzasz sobie to tylko chwilowe, to tak, tylko chwilowe, tak? Tak. No może właśnie każdy każdy ma swoją powiedzmy, Może wytoczyć swoją mantra, że e, to minie, to minie czy Trzeba po prostu to przeżyć, czy po prostu nie. Ja się lubię zaprogramować, że no nieważne, co by się działo, z 500 mam ruszyć i koniec. Tutaj nie ma co kalkulować. No będzie bolało, ale tutaj wygrywa ten, który po prostu jest w stanie znieść więcej, więcej tego bólu, więcej cierpienia. Więc ja po prostu się programuję, ja lubię sobie przed startem cały ten bieg zwizualizować, co się będzie działo krok po kroku. Wiadomo, że nie jestem w stanie przewidzieć tej sytuacji, no wtedy byłbym no myślę, że jakimś bogiem, <grym> <grym> ale no właśnie ta wizualizacja mi na przykład bardzo dużo pomaga. Czy właśnie liczenie w trakcie biegania, na przykład dla mnie na może takie długie treningi, bardzo fajną metodą, żeby czymś zająć mózg, to nie jest tylko, tylko puszczanie muzyki, bo już w pewnym momencie na przykład ona też już mnie denerwuje ale właśnie to jest liczenie od tysiąca w dół. Po minus 37. I gwarantuję ci, czy wam, że w ciągu kilometra nie będziecie w stanie takiego działania wykonać trzy razy, bo jak przyjdzie odjąć właśnie już taką brzydszą liczbę typu 393 minus 37, no to człowiek myśli 2-3 minuty, no i nagle, o, minął kilometr. Więc dla mnie właśnie takie techniki liczbowe są bardzo przyjemne. No tego nie znałem, ja też różne tej zagadki matematyczne stosuję, ale zazwyczaj nie tak skomplikowane. Może że to już jest po prostu level ekspert dla programistów. To, co powiedziałeś. No ale paru, paru biegających profes, tych programistów kojarzę. Artur Kozłowski chociażby może zastosuje na przykład, chociaż jest na sportowej emeryturze, ale ja cały czas liczę, że on jeszcze wróci i zaskoczy wszystkich. Wracamy do tematu. Ta Kenia, o której e, zacząłeś mówić. Powiedziałem e, coś takiego, że. Rozmawiając ze sportowcami, zauważam, że bardzo różne protokoły oni przyjmują, jeżeli chodzi o, o wyjazdy właśnie wysokogórskie. Jestem ciekaw, skąd ty na przykład, czy trener Barsz, czy braliście taką wiedzę i doświadczenie. No bo też trzeba przyznać, że nie wszyscy ten bodziec wprowadzają tak szybko. Niektórzy czekają z nim jeszcze dłużej, jeżeli chodzi o taki długofalowy rozwój zawodniczy. Jak to u Ciebie wyglądało? Jaki był pomysł na wykorzystanie Keni? Ile tam się Co robiłeś? Ja do Kenii wcale... Wcale szybko nie pojechałem, byłem tam pierwszy raz w wieku 22-23 lat, obchodziłem tam właśnie swoje urodziny, więc ta droga do wysokich gór trochę trwała, tak, 12 kwietnia. więc no w wieku dopiero 23 lat pierwszy raz byłem w naprawdę tak wysokich górach, ja zaczynałem myślę, że jak bardzo wiele polskich zawodników, pierwsze swoją styczność z, góry, z górami miałem w Szklarskiej Porębie, później już było wiadomo to troszkę wyżej w Jakuszycach, Rok dwa później byłem w Hiszpanii w Guadix, też koło właśnie tysiąca, a następnie z trzy lata temu, dwa lata temu spróbowaliśmy hipoksy w Zakopanem i dopiero rok później po tym stwierdziliśmy, że to już może czas na prawdziwe wysokie góry. Widzieliśmy z trenerem, że, że te góry zawsze mi pomagają, dobrze się po nich czuję. Przede wszystkim one mnie nie dołują, a, a po nich zawsze ta jakoś forma nadchodziła. Więc stwierdziliśmy, że to dobry pomysł, żeby po prostu tego spróbować. A z tego, co widzimy, no to cały świat idzie przez góry. Idzie w góry, żeby trenować, szczególnie sporty wytrzymałościowe, korzystając z tego dobrodziejstwa gór i tego, co one robią właśnie z organizmem, z naszym krwią, między innymi. A co podchodziłeś tam ostrożnie, jeżeli chodzi o obciążenia treningowe? Czy ten bodziec gór sam w sobie spowodował, że na przykład, nie wiem, przy takim pierwszym wyjeździe, tak jak powiedziałeś, w prawdziwe wysokie góry jakoś bardzo mocno zszedłeś z obciążeń treningowych, czy robiłeś z grubsza to, co tutaj? Ja siłą rzeczy musiałem zejść z obciążeń, ponieważ do Kenii przyleciałem dwa dni po negatywnym teście na COVID, co w ogóle, sam COVID przesunął mój cały wyjazd do Kenii. Znaczy test był pozytywny, tak? <laughs> ale miałeś COVID. Był, na miejscu. początku był pozytywny, <laughs> no i cały wyjazd się przesunął o kolejny tydzień do przodu. No, ale jak już wyzdrowiałem, no to już wsiadłem w samolot no i poleciałem. No i pierwszy tydzień był dość ciężki, bo najpierw musiałem leczyć pozostałości tej infekcji, a nie minęło 2-3 dni, a tu nagle dostałem nieprzyjemnych sytuacji zdrowotnej związanej z zmianą jedzenia. No i kolejne dwa dni przeleżałem z łóżku, ale to już z powodu no, między innymi biegunki. Więc moje obciążenia wróciły do normy, mniej więcej gdzieś po półtorach, dwóch tygodniach, będąc w górach, a łącznie tam byłem miesiąc. A powiedz jeszcze, bo zaciekawiło mnie, gdzieś tam padło w trakcie naszej rozmowy informacja, że powiedziałeś, że miałeś złamanie zmęczeniowe my ostatnio trochę na ten temat też porozmawialiśmy przy okazji poprzedniego podcastu, do którego oczywiście wszystkich, którzy nie słuchali, zapraszam z dietetyczką Zofią Piotrowicz, która właśnie powiedziała, że to może być konsekwencją niedoboru energii. Co było przyczyną, twoim zdaniem, twojego złamania zmęczeniowego i jak się w ogóle leczy takie coś? Moje złamanie zmęczeniowe, wiadomo, nikt mi nie dał na koniec po wyleczeniu jakiejś kartki, co było do, dosłownie przyczyną, ale ja pod wam że nałożyło się wtedy wiele sytuacji, które, które właśnie przełożyły do tego, do tego rękę przysłowiowo. Najpierw zaczęło się od tego, że to było 2021 gdzieś w maju, kwietniu zapałem, właśnie, pierwszą infekcję. No i wtedy, właśnie, to był COVID. No a to był już późny termin, a trzeba było gonić z wynikiem, więc jak najszybciej wróciliśmy na obciążenia z konsultacją z lekarzami, jakby to zrobić w miarę szybko, ale też zdrowotnie, więc byłem już trochę, może nie na straconej pozycji, ale już miałem mało czasu, więc goniliśmy z treningiem, goniliśmy później o, o wynik, właśnie wtedy też był problem zrobić to minimum, bo cały czas czułem, że coś, coś mnie blokuje, cały czas, że jest problem. No, a później i Mówisz o minimum do Belgradu. Tak, tak, do Belgradu. Nie do Belgradu, tylko do, do Talina. Do Talina. W tak, tam na młodzież do... żoły, Europy. No i koniec końców, w pewnym momencie coś zaczęło boleć. Może to było konsekwencja tego, że nie miałem jakiejś bardzo dobrze obudowanej stopy fizycznie, konsekwencja a to w bardzo było, tak? mocnego, mocnego treningu. No i tak to się złożyło. Tak to była właśnie kość w stopie. Tutaj się może zaśmieją ludzie, którzy studiowali anatomię, ale nigdy nie pamiętam nazwy tej kości i dla mnie to jest albo łódkowata, albo łódeczkowata. <śm> Wiem, że jedna jest w ręce, a druga jest w nodze, ale no ta w nodze. <śm> <śm> no ale potrafię pokazać palcem, gdzie mnie bolało, więc hmm. to chyba się liczy. Wizytorpa, to dalej już będzie potrafił już powiedzieć. Ale jeżeli jesteśmy przy minimach, to ja pamiętam właśnie Twoją taką walkę o minimum, właśnie na hali. Chyba próbowałeś, zdaje się, że biłeś się tam o, o miejsce w kwalifikacjach, właśnie z wspomnianym już dzisiaj Adamem Czerwińskim. Koniec końców to on w Toruniu się potem mógł zaprezentować. Czy myślisz, że to był taki trochę punkt zwrotny w Twojej karierze, że gdyby tam się udało, bo faktycznie niewiele brakowało, to. Dzisiaj trochę z innej pozycji mógłbyś tutaj być właśnie rozmówcą, a nie z pozycji kończącego szkolenie centralne w kadrze narodowej. Pamiętasz w ogóle tę rywalizację? Pamiętam ten bieg rzeczywiście, chciałem tam naprawdę, chciałem, bardzo, bardzo walczyłem wtedy o to minimum. Co mnie tam bardziej nakręcało niż tylko minimum, to rekord polski który do dnia dzisiejszego jest, moim zdaniem, jednym z łatwiejszych rekordów do, do pobicia, i bardziej cieszyłby mnie fakt właśnie pobiegnięcia tam rekordu Polski, co właśnie by się jednocześnie oznaczało kwalifikację na, na Mistrzostwa Europy wtedy. Ale czy to by coś zmieniło, szczerze wątpię. Myślę, że jakbym teraz w tym sezonie coś dużo mocniej pobiegał, to wtedy rzeczywiście moglibyśmy o innych, z innej perspektywy prowadzić tą rozmowę. No to powiedz, gdybyś miał spojrzeć teraz, oczywiście, no dziwnie to brzmi, jak zadaję takie pytanie osobie, która ma 23 lata, ale no jednak ty jesteś, tak jak pewnie wszyscy się zdążyliśmy zorientować, dojrzałą taką osobą i myślę, że dosyć też analityczną. Chłodno patrzącą na, na świat, jak na programistę przystało, gdybyś miał spojrzeć wstecz na swoją karierę, która oczywiście jeszcze trwa, to czego zabrakło tobie w twoim otoczeniu, właśnie w systemie, bo o tym dzisiaj tak w dużej mierze rozmawiamy, o warunkach, jakie miałeś stworzone, co mogłoby sprawić, że na przykład byś biegał dzisiaj jeszcze trochę lepiej? Był taki czynnik, czy, czy może po prostu nie wiem, zwyczajnie wycisnąłeś z siebie maksa? Ja czasami właśnie sam próbowałem sobie odpowiedzieć na to pytanie. No, i nigdy też nie potrafiłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Tak, z perspektywy czasu patrząc to. Oczywiście, bez urazy dla, do, dla pani trenerki Dziubińskiej. Ja nie podważam jej metod treningowych. Uważam, że też są mądre i mogłyby doprowadzić zawodników do bardzo dobrych wyników, ale może gdybym trenował z jednym trenerem na jednym planie, już nieważne o, o jakim trenerze mówimy, to myślę, że to byłaby sytuacja, którą bym z perspektywy czasu zmienił i do której bym na pewno mocniej walczył, żeby, żeby właśnie to zmienić. No to co, to jakie plany w takim razie teraz bierzesz to, to wszystko w swoje ręce? Rozumiem, że z trenerką Dziubińską z racji właśnie współpracy kadrowej nie będziesz teraz e, współpracował, więc e, jakby to o czym przed chwilą mówić ziści, tak? Zostajesz przy trenerze Barszczur i będziesz... E, tylko bazował teraz na jego pomysłach. No na pewno chcę właśnie teraz to już prowadzić ten, ten trening tylko na właśnie na podstawie trenera barszcza, więc myślę, że to, to, to jest dla mnie sposób na, na ten sezon i mam nadzieję, że i mam nadzieję i także wierzę, że to właśnie mi pomoże osiągnąć dużo lepsze wyniki. No i zaprezentować się dobrze na, może na nowych dystansach, które, może, na których może mnie zobaczycie w tym sezonie. No dobra, no to my w takim razie będziemy śledzić, szukamy cię na tych nowych dystansach. Czyli rozumiem, że trójka do piątki gdzieś tam się rozglądać na listach startowych za nazwiskiem Żywko, tak? Tak, właśnie. Planujemy z trenerem w tym sezonie zadebitować na dystansie 3000 metrów przeszkody. Uważam, że mam do tego predyspozycje fizyczne oraz psychiczne. I 3, myśl. 3, 20, nie, ile jest 824 twoja życiówka na, płask, na płaską trójkę? Yy, na, ze stadionu, tak? Ale na stadionie nigdy tej y, trójki nie biegłem na wynik, a najszybciej trójkę pobiegłem 807 właśnie na, na hali. Yy, ile z no, tego na przeszkodach można wykręcić? Eee, no tak prosto licząc minus 30 na pewno. <laughs> Są takie proste tabele przelicznikowe, że co najmniej te pół minuty można by zerwać, a ja zdaję sobie sprawę, że 8.07 to, to nie było moje maksimum. E, może w tamtym czasie było, ale od tamtego czasu e, wiele się zmieniło i uważam, że w tym sezonie gdybym biegł trójkę to mógłbym e, myśleć o wynikach na poziomie 8.8 plus minus 5 sekund. Więc mam nadzieję, że mówimy o, o lepszych wynikach. E, no nie będę zapowiadał, żeby no nagle to jest, 7,30. To e, czy tak, ale myślę, że bez problemu, może nie, że bez problemu, ale chciałbym w tym sezonie na pewno e, poniżej 8 58,45 już biegać. Dobra, no to my śledzimy w takim razie. Na szczęście te podcasty pracują bardzo długo i długo się e, słuchają, więc podejrzewam, że część osób już e, będzie mogła sobie od razu na bieżąco weryfikować, czy ten żywko nakłamał trochę, czy nie nakłamał. Słuchaj, Szymon, bardzo Ci dziękuję w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Trzymam kciuki za te. Za te założenia, żeby się realizował, no i oczywiście za dalszy rozwój kariery, no bo widać, że ambitnie podchodzisz do tematu i ten gong w postaci tej wiadomości tutaj nie zbił cię z, z jakby stropu i, i z tych celów, do których dążysz. Także dzięki za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. No i cóż, Szymon jeszcze na sam koniec prosił mnie, żebym w jego imieniu też poprosił was, żebyście absolutnie i bezwzględnie ocenili ten podcast na Spotify. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tak było Szymon? Tak, oczywiście. Zachęcam Was wszystkich. <noise> Dokładnie. No i co? Słuchajcie, zapraszam Was na kolejne odcinki 42195FM podcasty o bieganiu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.